Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61 przez 1. Czas od meczu do meczu Pogoni Szczecin ostatnio płynie nam wszystkim bardzo szybko. Potęguje to fakt, że już 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie zagramy w finale Fortuna Pucharu Polski. Zanim jednak do tego dojdzie, swoje trzeba zrobić w lidze. Tydzień temu się udało i to z przytupem, bo pokonaliśmy Ruch Chorzów 5-0. Teraz kolejny domowy mecz. O godzinie 15 rozpocznie się spotkanie z Piastem Gliwice. Dla spóźnialskich mam złą wiadomość. Biletów na ten pojedynek już nie ma. Jak to spotkanie przed jego rozpoczęciem widzi Aleksander Wukowicz, trener drużyny z Gliwic, która ostatnio pokonała Zagłębie Lubin? Posłuchajcie. Dzień dobry. Na pewno pozytywne są nasze odczucia wobec tego meczu, nie tylko ze względu na wynik, ale też biorąc pod uwagę momentum, jakim znaleźliśmy się i cały czas się znajdujemy. Bardzo ważna jest jakby odpowiedź, którą drużyna dała na boisku, że z dużą determinacją jest gotowa walczyć o poprawę naszej sytuacji i też myślę, że z samej jakości gry można być też zadowolony, ale też dzisiaj jakby robiąc analizę z drużyną już taką głębszą, no też zaznaczyliśmy też kwestie, które chcemy poprawić w naszej grze, które też są do poprawienia, w szczególności przed następnym meczem z jeszcze można powiedzieć bardziej wymagającym rywalem na jeszcze bardziej wymagającym terenie. Mecz z najbardziej wymagającym rywalem, jaki można sobie wyobrazić w tej chwili i tego mamy świadomość. Z drugiej strony swój plan będziemy mieć i będziemy go chcieli realizować i po prostu też walczyć o jak najlepszy wynik dla nas. No bardzo dobrze, że Pan wspomniał, bo nie sposób jakby nie podkreślić tutaj rolę, tak jak powiedziałem, o treneru, to tutaj osoba z boiska, Kamil Grosicki, pamiętam jak po zdobyciu Mistrzostwa Polski z Legią, to miałem taki pomysł, żeby i nawet rozmawiałem z Kamilem, żeby trafił do nas, żeby był po prostu takim wzmocnieniem przed następnym sezonem. Usłyszałem w klubie, że jest on za drogi, a 5 lat czy parę lat później widać, że jest wart po prostu wszystkich pieniędzy, jakie można wyłożyć, bo i 5 lat później jest wiodącą postacią w lidze i człowiekiem, który też pisze fantastyczną historię, bo wiemy, że to jest człowiek tego klubu, że to jest jego klub i widać, że go prowadzi z boiska tak w dobrą stronę i zmierza ku może i pierwszy trofeum dla Pogoni. Także duże słowa uznania i na pewno będziemy znowu postarać się ograniczyć pole działania też Kamilowi na tyle, ile się da po prostu, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Nie wychodzę nigdy z takim planem na mecz, żebym teraz zakładał remis jako wymarzony wynik, bo prawda jest taka, że tak się zachowując prosi się o porażkę, a jakby myślę, że musi w nas być, pomimo tego wszystkiego, co powiedziałem o Pogoni, musi być po prostu chęć powalczenia o zwycięstwo, a zobaczymy jak mecz się ułoży i co tak naprawdę będzie realne i dobre dla nas. Do audycji Pogoń FM wrócimy po chwili przerwy. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61 przez 1. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61 przez 1. Z
Sytuacja w czubie ligowej stawki przed meczem Pogoni z Piastem jest bardzo ciekawa. Tydzień temu faworyci przegrywali swoje spotkania, z czego skorzystała Pogoń i Górnik. Klub z Zabrza wygrał też wczoraj z Rakowem i jest w grze o czołowe lokaty w lidze. Zadanie przed Pogonią jest jasne. Trzeba ograć Piasta. Co przed tym meczem mówi trener Jens Gustafsson? The situation is similar. Let's say that we have in front of previous game. Sytuacja jest, można powiedzieć, podobna do tej, którą mieliśmy przed poprzednim meczem. Ale mieliśmy kilka dodatkowych dni zarówno na regenerację, jak i na trening i jesteśmy w lepszej sytuacji, w lepszej pozycji przed tym nadchodzącym meczem w porównaniu do sytuacji z przeszłości. Zanim odpowiem na pytanie dotyczące żółtych kartek, chciałem powiedzieć, że nie wyobrażaliśmy sobie i nie marzyliśmy o tym, aby być w lepszej sytuacji niż jesteśmy w tej chwili. Być może moglibyśmy mieć nieco więcej zdobytych punktów, ale to jest sytuacja, która pozwala nam na grę i na rywalizację, jeśli chodzi o mistrzostwo. Wyglądamy lepiej jako drużyna od pewnego czasu, ponieważ wszyscy staramy się trzymać na wyższym standardzie. Różnica w porównaniu do sytuacji z przeszłości, sytuacji w drużynie jest taka, że wszyscy sobie pomagają, kiedy pojawiają się jakieś błędy, to nikt nie narzeka, nikt nie marudzi, tylko staramy się pomagać sobie nawzajem, aby unikać tego typu sytuacji i błędów w przyszłości. I to jest podstawowa sytuacja, podstawowa kwestia, jeśli chodzi o to, aby sobie pomagać i unikać błędów w przyszłości. Więc nie ma w tej chwili niczego, co mógłbym wypunktować, że konkretne rzeczy mogłyby zostać zrobione lepiej. Futbol jest grą dynamiczną i zawsze musimy starać się grać lepiej i grać na wyższym poziomie. Jeszcze jedna rzecz. W zespole piłkarze wszyscy celebrujemy to, że gramy dla siebie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i to jest ta rzecz, która zmieniła się w porównaniu z sytuacją z przeszłości. Jeśli chodzi o zagrożenia, jeśli chodzi o żółte kartki, o zawieszenie z powodu żółtych kartek, to jest Kutris i Grosik. Grosik był w takiej sytuacji, czy jest w takiej sytuacji od nie pamiętam ilu miesięcy. I to jest coś, o czym może należałoby porozmawiać, ponieważ Grosik ma te trzy żółte kartki od kilku miesięcy, nie wiem, pięciu miesięcy i w wielu krajach byłoby tak, że te żółte kartki byłyby odejmowane w sytuacji, w której zawodnik nie dostaje żadnej żółtej kartki przez długi czas. Trzecim zawodnikiem jest Przyborek. W ostatnim meczu z Ruchem powiedziałem Przyborkowi, kiedy wchodził na boisko, że ma nie dostać żółtej kartki, natomiast ciężko jest to zrobić przed meczem. Podczas meczu, kiedy mecz już się w zasadzie kończy, to można tego typu uwagi robić w kierunku piłkarzy, natomiast przed meczem niekoniecznie, ponieważ staramy się, żeby zawodnicy, ja chciałbym, żeby zawodnicy grali na 100% swoich możliwości i pomagali swoim kolegom z drużyny i no, ciężko jest mówić w tej sytuacji, że mają nie dostać żółtej kartki. Ale może być taka sytuacja, że ktoś zostanie zawieszony za żółte kartki i poradzimy sobie z tym. Nie będziemy jakoś specjalnie tego unikać, ponieważ to się wydarzy tak czy inaczej. Myślę, że wciąż musimy być bardzo zdyscyplinowani w obronie. Piast miał trudny czas od początku roku, ale w ostatnim meczu wyglądali bardzo dobrze. My mieliśmy problemy ze zwycięstwem z Piastem i myślę, że to jest podstawową kwestią jest to, że musimy być szybsi z piłką. Oni są bardzo dobrze zorganizowaną drużyną, więc my musimy być szybsi i musimy być lepsi w atakowaniu. Nie myślimy w ten sposób. Musimy być otwarci na to, co się wydarzy. Zdarzały nam się mecze, w których zdobywaliśmy pierwszą bramkę, tutaj mecze domowe, bardzo szybko i oczywiście nie powiemy nie takiej sytuacji, ale nie ma to znaczenia, czy zdobędziemy bramkę w pierwszej, czy w ostatniej minucie. Najważniejszą rzeczą jest zwycięstwo. Mecz Pogoni z Piastem to nie jedyne ciekawe wydarzenie związane z zespołami Pogoni w ten weekend. O 17:00 w Środzie Wielkopolskiej rozpocznie się mecz tamtejszej Polonii z rezerwami Dumy Pomorza. Transmisję z trzecioligowego pojedynku znajdziecie na pogonsportnet.pl. W niedzielę o godzinie 13:00 na boisko wybiegną zawodniczki Pogoni Szczecin. One w Olsztynie zagrają ze Stomilankami. Czy przerwą niespodziewaną serię porażek? Wszystko to podsumuję dla Was w kolejnej audycji Pogoń FM w Radiu Szczecin już w kolejną sobotę. Do usłyszenia. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki Cito odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1.